Pakiet zmian deregulacyjnych dotyczących właścicieli pojazdów wchodzi w życie już 4 września. Przed nami zatem ostatnie dni funkcjonowania nalepek na samochodowych szybach oraz tak zwanych kart pojazdu, które do końca tego tygodnia wciąż pozostają dokumentem niezbędnym do dokonania rejestracji. 4 września będzie pierwszym dniem, w którym jej załączenie do wniosku rejestracyjnego nie będzie wymagane. Ci, którzy książkę posiadają, będą mogli swój egzemplarz zachować sobie na pamiątkę lub po prostu zwrócić dokument do Wydziału Komunikacji. Znajdujące się na szybach czołowych nalepki kontrolne będą mogły pozostać na swoim miejscu, ale można je również będzie usunąć. Zmiany deregulacyjne ograniczą również koszt rejestracji pojazdu. Od 4 września 2022 roku opłata za samochód sprowadzony wyniesie 161,50, a za przerejestrowanie auta z Polski bez zachowania tablic zapłacimy 180,50 zł. W kieszeni nowego właściciela pojazdu pozostanie zatem niemal 95 zł.